To odejście było pełne wiary. Papież nas przygotowywał na to. Nie bezpośrednio, ale mówił do nas kiedyś, życie trzeba tak układać, żeby to przejście było spokojne, radosne do domu ojca. Także on był bardzo spokojny. I to oddziaływało na wszystkich nas. Ale niewątpliwie samo odejście było dla nas bardzo smutne. Ludzie, którzy byli tam przy tym, bo niewiele było. Lekarz, siostry nasze. No po odejściu płakali. Przy samym odejściu nie. Modliliśmy się. Wcześniejśmy jeszcze żegnali się z papieżem. On zapadł już, powiedzmy, moment odejścia, stracił przytomność. Ale dopóki mógł, to był kontakt z nim. Myśmy odprawili mszę świętą właściwie na godzinę, może troszkę więcej, może do 2 godzin, przed jego śmiercią. Mszę świętą o Bożym Miłosierdziu, bo to była sobota przed niedzielą Bożego Miłosierdzia. I trwaliśmy przy nim, widzieliśmy na monitorze, kiedy serce się zatrzymało. Wtedy wszyscy pomyśleliśmy sobie, odszedł do Pana. Ja wtedy zacząłem śpiewać raz ze wszystkimi Te Deum Laudamus, hymn uwielbienia Boga. Nie dlatego, że umarł, tylko za Jego życie, za to, co nam zostawił, za przykład, za to, żeśmy mieli takiego człowieka, który został papieżem, który tyle uczynił i w Kościele, i w świecie. Świat stał się inny w ciągu jego pontyfikatu, a też i Kościół. Kościół stał się bliższy ludziom, bliższy światu. Zbliżył Kościół do świata, a świat do Kościoła. To się też przebijało, ta treść w jego nauczaniu, w encyklikach. Więc to ten smutek był względny. Radość, żeśmy mogli żyć, patrzeć, a my jeszcze bardzo blisko współpracować z takim człowiekiem. A smutek, żeśmy go pożegnali. Oczywiście sam pogrzeb był dla mnie bardzo trudny. Zwłaszcza ta procesja z trumną poprzez plac do bazyliki. I ten moment przed wejściem do bazyliki jeszcze raz obrócili tę trumnę w stronę Rzymu, żeby Rzym popatrzył na swego pasterza odchodzącego, a on żeby nam pobłogosławił. A drugi moment dla mnie wyjątkowo trudny, to było wtedy, kiedyśmy razem z monsignorem Marini mieli nałożyć na jego twarz chustę. Całe życie patrzyliśmy na ten twarz i w trumnie zobaczyliśmy go ostatni raz, ostatnie pożegnanie jego ze światem i nasze pożegnanie z nim. Wtedy zamknięto trumnę i włożono do grobu.